podobać się styl etniczny, ale nie wiesz, jak dodać go do szafy, aby nie przesadzić, zapraszam na najnowszy wideo poradnik. Zanim odpowiem na pytanie, jak dodawać styl etniczny do swojej garderoby, żeby nie przesadzić, chwila teorii, czym jest styl etniczny? Styl etniczny to taki, który wyróżnia dany kraj bądź dany region na świecie. Więc może być etniczny japoński, etniczny indyjski, etniczny arabski, etniczny aztecki, ale też może być etniczny naszego regionu tutaj, albo nawet naszego kraju, czyli Polski. Wtedy mówimy o nim folkowy. Także folk jest etniczny również, ale folk jest naszego kraju. Etniczne to jest wszystko to, co jest zagraniczne. I jeżeli chodzi o dodawanie stylu etnicznego do siebie, to bardzo często styl etniczny jest mylony ze stylem boho. Dlaczego? Ponieważ styl etniczny jest elementem stylu boho. Ponieważ boho to taka kombinacja troszeczkę, jeżeli chodzi o różne style. Tutaj znajdziemy wyróżniki etniczności, czyli różnego rodzaju azteckie wzory, czy jakieś arabskie elementy, bądź biżuteria, która będzie charakterystyczna właśnie dla Dalekiego Wschodu. Ale też znajdziemy wyróżniki stylu kowbojskiego, czyli na przykład frędzle, dużo zamszu, kowbojki czy kapelusze, ale też romantyczny, czyli zwiewne suknie, powłóczyste, delikatne, szyfonowe, długie, takie delikatne swetry czy wzory kwiatowe. Także styl etniczny wchodzi w skład stylu boho, ale do końca nim nie jest. I teraz, jeżeli lubisz styl etniczny, ale tylko w małych elementach, no to słuchaj dalej, ale pamiętaj też o tym, że styl etniczny może być takim stylem dominującym. Kiedy będzie dominujący? Wtedy, kiedy zdecydujesz się na duże elementy wyznaczające dany regionalizm, ale też zaczniesz łączyć mocno je ze sobą. Także delikatny wisiorek, który widziałaś przed chwilą, będzie na pewno mniej znaczący niż takie piękne, wzorzyste indyjskie poncho. Oczywiście możesz też wprowadzać boho, etno, do swojego stylu w totalu, to znaczy zapożyczać całe stroje z danego regionalizmu albo nawet mieszać je ze sobą. Najbardziej ujdzie to w tak zwanej modzie festiwalowej, czyli tam, gdzie dziewczyny jeżdżą na kilkodniowe, letnie przeważnie festiwale i wybierają całościowo swoją stylizację. Zazwyczaj w codziennym życiu te style takie bardzo charakterystyczne, bardzo dominujące nie sprawdzają się w przypadku trybu życia każdej z nas. Na pewno styl dominujący, gdy będziemy wyglądać jak mieszanka dziewczyny z Afryki z dziewczyną z jakiegoś kraju arabskiego, nie sprawdzi się, gdy chodzimy na co dzień do biura. Także styl etniczny w takim total looku, w takim totalnym dominującym wydaniu na pewno jest dobry dla tych osób, które mają bardzo nieformalny tryb pracy. Powiedziałabym nawet, że w jakiś sposób powiązane z kreacją, z artyzmem, z czymś, co jest lekkie i miękkie, ponieważ ten styl właśnie dodaje nam miękkości, kobiecości i takiego wrażenia, czasem nawet eteryczności, oderwania od codzienności, która w naszym zachodnim świecie na pewno nie jest w takim dokładnie stylu boho. Zdecydowanie łatwiej będzie wprowadzić małe elementy stylu etnicznego do swojej garderoby, na przykład właśnie za pomocą naszyjnika, który jest takim pięknym, długim naszyjnikiem, świetnie sprawdzi się do apetycznych dekoltów, ale też po prostu nałożony na golf, czy gładką tutaj taką niewzorzystą bluzkę. Nawet jeżeli ten naszyjnik połączę dodatkowo jeszcze z pierścionkiem i bransoletką, nie będzie to tak ostentacyjne jak wielkie poncho, które miałam na sobie przed momentem.
Nagrywając ten odcinek, właśnie przygotowując się do nagrań tego odcinka, zgłosiła się do mnie Ania, właścicielka sklepu Jumka. Link do niego znajdziesz oczywiście pod tym nagraniem, która właśnie oferuje w swojej sprzedaży biżuterię i chusty oraz poncza, które sprowadza z Indii. Także tam możesz obejrzeć, jakie są inspiracje z tego konkretnego regionu. Ale oczywiście poza stylem takim indyjskim możesz wprowadzać też inne elementy. Mogą to być właśnie poncza, które mają wzory azteckie, ale niekoniecznie duże poncza, bo może być to dla Ciebie niewygodna część garderoby, ale na pewno może to być spódnica, może to być element wzoru, który pojawia się na bluzce czy na swetrze, które zestawisz zupełnie zwykłymi, takimi codziennymi swoimi spodniami. Także to ten element etniczny pojawi się tylko w małych powierzchniach. Bardzo popularne i chyba najczęściej przerzucane ze stylu etnicznego do boho są wszelkiego rodzaju narzutki. Długie, krótsze, takie, które są wiązane, zapinane, ale zdecydowanie są wzorzyste, kolorowe i potrafią świetnie wpisać się właśnie w styl taki etniczny, który jest tylko dodatkiem do stylizacji, czasem takim nawet eklektycznym dodatkiem do stylizacji, a jej nie dominuje. Jeżeli oczywiście boisz się tego eklektyzmu, boisz się połączyć panterki z taką ciekawą narzutką z frędzlami, możesz oczywiście decydować się na sweter plus zwykłe dżinsy, poncho plus zwykłe dżinsy. Możesz też decydować się właśnie na biżuterię czy chustę, która tylko będzie delikatnie kierowała w stronę tego stylu, ale nie będzie dominująca. Oczywiście najbardziej przenośnym, najbardziej takim kompaktowym elementem stylu, jeżeli chodzi o etniczność, jest biżuteria. Także kolczyki, naszyjniki, bransoletki, pierścionki. No ale właśnie, jak je dodawać do swoich stylizacji? Czym bardziej boisz się takich eklektycznych zestawów, tym mniej elementów dodawaj do swojego stylu. Pokazuję Ci teraz przykładowe stylizacje, które znajdziesz też na moim blogu, łącznie z linkami do rzeczy, które są przedstawione. Także zobaczysz, jak w bardzo prosty sposób możesz dawkować sobie te style. Zaczynając od poncho, przechodząc przez tylko dodatki biżuteryjne, bardzo delikatne, bardzo mało zajmujące oko osoby patrzącej, ale jednak świadczące o stylu. Zerknij na bloga po więcej inspiracji, zerknij do Jumki po więcej inspiracji i szukaj na przykład na portalu Pinterest, szukaj inspiracji, w jaki sposób ten styl etniczny możesz dodawać, żeby nie przesadzić. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie wiesz, czy styl etniczny jest Twój, czy komunikaty, które za sobą niesie, jest to coś Twojego, ja zapraszam Cię na moją stronę internetową kodstylu.pl do działu sklep, gdzie znajdziesz książkę bądź e-booka Znajdź swój styl. Jest to poradnik, a właściwie taka książka, z którą się pracuje, która pomaga Ci szukać Twojego stylu. W całym świecie mody, w całym świecie stylowym pokazuje Ci, w jaki sposób możesz odnaleźć się, odnaleźć siebie, tak żeby styl był spójny z Tobą, żeby Twoja szafa nie wyglądała od tak zwanego sasa do lasa. Także dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. No i zobacz jeszcze kilka moich propozycji. Pamiętaj też, że wiele elementów naraz. Kolczyki, takie wyraziste kolczyki, naszyjnik i jeszcze do tego piękna chusta mogą być dla Ciebie za wieloma elementami. Nie każdy typ urody, a też nie każda osobowość dobrze komponuje się z taką dużą ilością bardzo intensywnych i bardzo znaczących wyznaczników. Także jeżeli nosisz wielki naszyjnik, możesz zrezygnować z kolczyków albo po prostu zrezygnować z naszyjnika, a chustą okryć się tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.
długi naszyjnik, który właśnie sprawdził się i do białej koszuli, i na golf, może też sprawdzić się z tą piękną chustą, żeby było tak eterycznie, ale też właśnie z bardzo takim głębokim dekoltem. A jeżeli wolisz kolczyki niż naszyjniki, no to możesz wybrać sobie o takie błyszczące, wzorzyste, etniczne piękności. Dzisiaj prezentuję dla Ciebie te ze sklepu Jumka, czyli indyjskie, ale pamiętaj, że możesz też wykorzystywać turbany afrykańskie, azteckie wzory czy japońskie kwiaty wiśni. Dziękuję za dzisiaj i do następnego!